dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na taki szybki makijaż na spontanie. Jeżeli chodzi o przygotowanie twarzy, ja na twarzy mam w tym momencie tylko podkład. Czekajcie, gdzie go położyłam. Podkład Revolution, oczywiście F10. To jest to, co mam na twarzy. Oczywiście pod nim mam pielęgnację, to nie muszę dodawać. Dalej co mam? Oczupinkę, jeżeli widać tutaj odrobinkę bronzera, to jest to Hoola w tej wersji kremowej. I ja mam to zaaplikowany, zaraz Wam pokażę. On jest takim fajnym, bezpiecznym bardzo kolorem. Może tutaj się trochę różnić światło, bo raz wychodzi słońce, tak jak teraz, raz jest ciemniej. I roztarty on jest, słuchajcie, tą szczoteczką właśnie z Primarka. Jeżeli chodzi o okolice oczu, to mam przypudrowaną pudrem, tym sypkim, zaraz Wam powiem, jest tutaj Vibo Banana Loose Powder. To jest to, co mam pod oczami. Co jeszcze mam? Chyba to wszystko. Będę chciała wykorzystać, słuchajcie, znowu te paletki, te dwie. I będę chciała pokazać Wam, odwzorować szybciutko w miarę ten mój wczorajszy fajny makijaż, taki brązowy. W ogóle patrzcie, skleiły się ze sobą, bo to są takie na końcówce magnesowe. Także fajnie, trzymają się siebie. Tuż będę chciała chyba zaaplikować Evelyn Cosmetics, nie ten tuż. A na usta jeszcze nie wiem, albo to będzie po prostu zwykły błyszczyk przeźroczysty, albo czerwone usta. Tego jeszcze nie wiem, to się okaże w praniu. Także przejdźmy szybciutko do wykończenia mojego makijażu. Brakuje nam oczu, więc zajmiemy się oczami. Pędzelki oczywiście ulubione, NYX 16 i NYX 17. To są dwa moje ostatnio najczęściej używane pędzelki. Czekajcie, przesunę Was może troszeczkę bliżej, bo tutaj będę zerkać, bo tu mam lusterko. Ok, no i oczy będą brązowe, więc najpierw nakładam, aplikuję z paletki tej Dragon's Heart czerwonej, no z czerwonej, ale chciałam być czerwony cień. Z tej czerwonej paletki ten jasny taki cień na ruchomą powiekę. Za chwilkę jeszcze zaaplikuję cień z paletki Smashboxa i jego zaaplikuję standardowo pod łuk brwiowy. Teraz właśnie wezmę paletkę Smashboxa i zaaplikuję ten taki najjaśniejszy i powiększę sobie ociupinkę tutaj moją powiekę. Aplikuję tutaj pod samą brew, jak widzicie. Widzicie, jest to widoczne. To wyglądało. Na razie odkładam tą paletkę. Przejdźmy teraz do cieniów brązowych. Poczekajcie, bo ja tak nie widzę. Muszę jednak je rozdzielić i położyć obok siebie. Aplikowałam bodajże chyba ten najjaśniejszy taki, więc od niego zacznę. To jest ten z paletki Unicorn's Heart, pierwszy od góry, od prawej. I jego aplikujemy od zewnątrz po załamaniu. I drugie oko. I powiem Wam, że jak za tą paletkę, jak za tą kwotę, to jest naprawdę super. Myślę, że osoby, które potrafią się malować, wyczarują tutaj mega szybko makijaż, bo cienie naprawdę myślę, że fajnie bardzo się rozprowadzają. Oczywiście, jeżeli jeszcze mamy tą umiejętność rozprowadzania cieni. Malowania dodam teraz jeszcze jasnego cienia, żeby tutaj tą granicę jakby rozetrzeć, żeby nie było tak bardzo widoczne. Teraz przejdziemy do tego cienia drugiego od lewej w górnym rogu z paletki Dragon's Heart i przyciemniam znowu zewnętrzny kącik i jadę po załamaniu. Pigment jest tak fajny, że naprawdę nie musimy się tutaj, że tak powiem, namachiwać pędzelkiem. Aczkolwiek widzę właśnie tutaj w odbiciu, że no niestety nie widać tak fajnie, jak to jest w rzeczywistości. Ja teraz wrócę do tego pierwszego cienia i dam go tutaj w wewnętrzny kącik oka, żeby to wyrównać, żeby tutaj nie było żadnego przejścia. Zamieniam pędzelek i ten najciemniejszy zaaplikuję tylko i wyłącznie w zewnętrzny tutaj kącik oka. Dobrze, to jest ten z paletki Dragon's Heart. A
Okej, okay. I ostatnia rzecz, jaką ja wczoraj zrobiłam, to jest naniesienie złotego, tego takiego miedzianego, nie wiem, foliowego cienia na środek powieki. Mam nadzieję tylko, że to u Was widać. Widzę, że jest rozjaśnione, te kolory nie są takie, jak są tutaj na żywo, więc niestety ten makijaż widzę, że w tym świetle nieco inaczej będzie wyglądać. Ale zaufajcie mi, że to jest taki naprawdę prawie, że rudy, cyglasty, miedziany kolor. A tu w kamerze widzę, że on wygląda nieco jaśniej i dlatego właśnie to nie oddaje w pełni tego uroku, tego makijażu. Dobrze, kolejna rzecz, jaką zrobię, to rozetrę teraz tutaj wszystko ładnie ze sobą. Aczkolwiek tutaj nie ma żadnych niedociągłości. Tak to wygląda. I teraz języczkowym, króciutkim, brązowy cień, ten ciemny, z tym takim miedzianym, wędruje na dolną powiekę. I druga strona. I tak by to wyglądało. Teraz pozostaje mi tylko jeszcze wytuszowanie rzęs. Odrobina zalotki. Po to, żeby troszeczkę je podkręcić, aby tusz ładniej je złapał. Tuż wybrałam pierwszy lepszy, także wcale niekoniecznie musiał to być ten tusz, ale jakoś tak mi się chwyciło. Ok, tak to by wyglądało i teraz drugie oko. Dolna powieka, dolne rzęsy znaczy. Myślę, że wystarczy. Czekaj, rzucimy sobie jeszcze ociupinkę, ocieplimy twarz. Zrobię to przy użyciu tych dwóch rozświetlaczy z tej paletki. Czyli mamy rozświetlenie plus taki delikatny bronzer, bo mam nadzieję, że to widać. Bardzo lubię tą paletkę. Dzisiaj nie damy sobie w ogóle wlady, nie będziemy sobie tutaj nic dawać w kolorach różowych. Myślę, że to wystarczy. Biorę teraz sobie jeszcze troszeczkę tego rozświetlacza na palec i daję na ukupidyna. Wygląda. Teraz jeszcze się tylko zastanawiam, czy dać sobie właśnie kolor. Czy damy kolor na usta? Chyba damy, co? Będzie tak żywiej. I tak skończony makijaż myślę, że już zostawię. Usta oczywiście, one oczupinkę się jeszcze rozjaśnią, także dajcie mi znać, co Wy myślicie. Ja już makijaż skończyłam, nie dokładam już tutaj nic. Nie wiem tylko, jak światło Wam tutaj oddaję, ale tak właśnie wyglądają te moje oczęta, które tak mi się wczoraj podobały. Dzisiaj wyszły identycznie. Ja uwielbiam po prostu tą opcję. Rozświetlacze tutaj te z paletki Smashboxa wyglądają fantastycznie. Bronzer jest świetny, ten z Hoola w sticku, w kremie. Dajcie znać po prostu, co myślicie. Mi się podoba bardzo. Z tuszem trzeba uważać, on jest bardzo fajny daje efekt, ale czasami jest tak, że wygląda, jakby się go za dużo nabrało. Macie takie poczucie, wrażenie i można skleić sobie rzęsy, więc trzeba uważać. I tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja Wam serdecznie i gorąco polecam. Te dwie paletki są po prostu idealne, są cudowne i nie są drogie, także naprawdę... Super, po prostu super ekstra dwa produkty. No i co? Ja się z Wami będę żegnać, odezwę się do Was całkiem niebawem, może z jakimś jeszcze innym, bardziej kolorowym makijażem, może coś w różach, może coś we fioletach. Jeszcze nie wiem, zastanowimy się wspólnie. A tymczasem do usłyszenia, buziaki, bajo!